Bardzo proszę o zabranie głosu przez przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, pana Bogusława Ziętka. Szczęść Boże. Jak co roku przychodzimy tutaj po raz kolejny, aby oddać cześć ofiarom mordu, który został dokonany na kopalni Wujek podczas stanu wojennego. Chcę wam szczególnie serdecznie podziękować dzisiaj za waszą tutaj obecność w tych trudnych warunkach, za to, że jesteśmy razem, że czcimy pamięć tu poległych, że czcimy ideały, za które oni zginęli, bo jesteśmy im winni nie tylko prostą refleksję o tym, że coś tutaj się zdarzyło, ale pamięć i wysiłek z tą pamięcią związany, że wydarzyło się tutaj coś strasznego, ale jednocześnie coś wielkiego. Idąc tutaj pod ten pomnik, prowadzeni byliśmy przez historyczny już transparent, zawsze wierni ideałom, za które oddaliście życie. Ten transparent jest teraz za waszymi plecami i on nam towarzyszy przy każdej corocznej uroczystości. Słowa wypisane na tym transparencie są również słowami wyrytymi w naszej pamięci, w naszych sercach i w naszym mózgu. Ludzie, którzy tutaj zginęli 41 lat temu, zginęli za suwerenność i niepodległość, ale zginęli również za godność i sprawiedliwość. A skoro tak, to warto poświęcić kilka chwil, aby zastanowić się, co zrobiliśmy z tym, za co oni ginęli. Z suwerennością, z niepodległością, z godnością, ze sprawiedliwością. I kiedy się nad tym zastanawiamy, w ten grudniowy, zimny, zimowy dzień, pomyślimy również o tym, że w wielu polskich rodzinach dzisiaj zabraknie węgla, a w wielu innych rodzinach zabraknie możliwości ogrzania własnych mieszkań i domów, bo prąd jest tak drogi, że wielu na to nie będzie stać. I to jest dzisiejsza rzeczywistość, o której musimy pamiętać, pamiętając, za co ci ludzie oddali tutaj życie. Polska jest krajem na węglu stojącym, a dziś wielu z nas będzie musiało z tego węgla zrezygnować, bo albo jest za drogi, albo go nie ma. Czy naprawdę za to ginęli ci ludzie, żeby ich rodacy dzisiaj marzli w swoich domach, żeby małe firmy upadały, bo nie stać ich na energię, choć jesteśmy potęgą na skalę światową, jeżeli chodzi o surowce energetyczne? Na ponad 200 państw, jakie istnieją na świecie, jest mniej niż 20, które mają suwerenność energetyczną. W tym niewielkim gronie państw była również Polska. Jest również Polska. Ale tą suwerenność energetyczną właśnie tracimy. Dlatego, że zamiast stawiać na rozwój własnego węgla i kamiennego, i brunatnego, własnej energetyki, my wolimy zwozić błoto zza morza, które w dodatku do niczego nie jest przydatne. Za parę godzin odbędą się tutaj uroczystości oficjeli, którzy będą nam mówić, że tak musi być, że tak ma być, że taka jest polska racja stanu. No to gdyby powiedzieli to tutaj 41 lat temu, to nie znaleźliby zrozumienia wśród tych, którzy oddawali swoje życie tutaj za coś zupełnie innego.
To nie jest polska racja stanu klęczeć dzisiaj przed Brukselą i niszczyć własną gospodarkę. To nie jest polska racja stanu przyjmować judaszowe grosiki za to, żeby pozbawiać się własnej suwerenności energetycznej. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jeśli zrezygnuje się z jednej z suwerenności, a jest ich kilka, to zrezygnuje się z suwerenności w ogóle. I my właśnie dzisiaj dorzynamy własną suwerenność energetyczną. Dobijamy ją w imię niepojętych interesów. Wbrew temu, za co oddali życie tutaj ci górnicy. Tu i w wielu innych miejscach, bo ofiar stanu wojennego było wiele więcej. Suwerenność, niepodległość to były hasła pierwszej Solidarności. A ci, którzy dzisiaj się na tą pierwszą Solidarność powołują, robią wszystko, aby nas tego pozbawić. Dwa pokolenia minęły, a oni już zapomnieli, za co oddawano tutaj życie. Godność i sprawiedliwość to kolejny temat, na który można wiele powiedzieć. Jaka jest dzisiaj nasza godność, kiedy musimy myśleć o tym, że nasze górnictwo umiera, a w ślad za nim umrze Śląsk. Jaka jest sprawiedliwość, jeżeli mali muszą dzisiaj się martwić, czy przetrwają, bo wielcy załatwiają swoje interesy. Wolność? Od czego nam się funduje wolność? Od ciepłych mieszkań? Od prądu w gniazdkach? Od taniego chleba? Od tego nam się funduje dzisiaj wolność? Zasługą tych ludzi, którzy tutaj zginęli, jest wywalczenie i wolności, i suwerenności, i niepodległości. A wy to zepsuliście i psujecie dalej. To nie są uroczystości dygnitarzy. Ten pomnik nie powstał z waszego pomysłu. Powstał z determinacji zwykłych ludzi, którzy w stanie wojennym przychodzili tutaj, żeby o niego walczyć. Bici i pałowani. A wy dzisiaj tutaj przyjeżdżacie i śmiecie mówić, że to jest wasze prawo? Tu się wchodzi dzisiaj jak do obozu koncentracyjnego. Z tej strony policja, z tamtej strony policja. Zwykły lud, człowiek jakby chciał tutaj przyjść, to miałby z tym problem, żeby się przepchać. Taka przepustka, śmaka przepustka. Ludzie. Tu zginęli zwykli ludzie dla zwykłych ludzi. To nie jest pomnik tych, którzy się odznaczają. To nie jest pomnik dla kałuży i tych, którzy dzisiaj wygodnie sobie żyją na naszym nieszczęściu. I nasza obecność co roku jest tego dowodem, że są ludzie, którzy pamiętają, o co się tutaj walczyło. Są ludzie, którzy pamiętają, o co się tutaj ginęło, oddawało najwyższą cenę. I nigdy tego nie zapomną. I nigdy nie zaprzestaną tej walki, która tutaj była prowadzona i która dalej trwa. Bo przecież naszym obowiązkiem jest dalej walczyć o godność zwykłego człowieka. Bo przecież naszym obowiązkiem jest dalej walczyć o sprawiedliwość dla nich. I naszym nieustannym obowiązkiem jest dalej walczyć o suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny. Suwerenność i niepodległość, której nie będzie bez Śląska i której nie będzie bez górnictwa i całego bogactwa, które Śląsk i górnictwo temu krajowi
daje i dawało przez wiele lat. Warto, abyśmy o tym pamiętali, zwłaszcza dziś, 16 grudnia, kiedy tak wielu chce, żebyśmy zapomnieli, o co ta walka tutaj się toczyła. Kiedy tak wielu chce nam wmówić, że ci górnicy ginęli tutaj, żeby kopalnie likwidować, żeby zielony ład wprowadzać i żeby z węgiel z Australii i z Kolumbii był tańszy, lepszy niż ten polski, jak śmiał powiedzieć jeden z ich przywódców. Nie jest tańszy i nie jest lepszy, a przede wszystkim jest nasz. I produkując z niego energię, dajemy pomyślność każdemu obywatelowi w tym kraju i temu krajowi również. Dlatego nie ustaniemy w walce o przyszłość górnictwa i przyszłość Śląska. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za to przemówienie.